Cześć, witam Was w kolejnej części dotyczącej bezpieczeństwa. Tym razem zajmę się i przedstawię trochę aspekty związane z bezpiecznym miejscem pracy i otoczeniem, w którym właśnie wykonujemy obowiązki służbowe, czy też po prostu prywatnie korzystamy z komputera w miejscu nie do końca do tego przeznaczonym. I tak, jeśli pracujemy w domu, to myślę, że warto skupić uwagę na tym, aby to, co robimy, to interesowało tak naprawdę tylko nas lub ewentualnie osoby bezpośrednio z tym związane. Naszych domowników nie do końca, myślę, że należy wprowadzać w to, co realizujemy, zwłaszcza jeśli mamy konkretne umowy podpisane z naszymi klientami czy właśnie z firmą, w zależności od tego, w jaki sposób zarabiamy na życie. Nie mówię tutaj, żeby to trzymać jakoś specjalnie w tajemnicy. Po prostu trzeba umieć rozróżnić te sprawy typowo zawodowe od tych, o których można oczywiście z rodziną spokojnie porozmawiać. Kolejna sprawa, bardzo fajny temat filtru prywatnościowego. Myślę, że pracując w komunikacji miejskiej, w restauracji, czy na przykład czekając w jakiejś poczekalni, warto zainwestować te od mniej więcej 60 do 200 zł właśnie w filtr prywatnościowy, który umożliwia jedynie nam, czyli osobie siedzącej naprzeciwko komputera, widzenie to, co na tym ekranie się dzieje. Natomiast postronnym osobom siedzącym zaraz obok blokują one taką możliwość i nie ma takiej możliwości, aby ktoś siedzący obok widział to, co dzieje się na naszym komputerze. Myślę, że bardzo ciekawa opcja, godna rozważenia. Kolejna sprawa, czyli udział w popularnych teraz telekonferencjach. Myślę, że tutaj warto używać słuchawek. Nie wiadomo nigdy, kto tego słucha, kogo to interesuje. Dodatkowo ten może przykład był taki dość skrajny, bo raczej małe prawdopodobieństwo jest ku temu, żeby sąsiada tak bardzo interesowało, co my robimy. Z drugiej strony teraz dużo osób siedzi w domu i może po prostu z nudów przypadkowo coś usłyszeć, zwłaszcza jeśli mieszkamy w bloku, w budynku wielomieszkalnym. Natomiast to jest taki ciekawy case rozpoznawania mowy. Mamy urządzenia, telefony, jakieś urządzenia Internet of Things, które mają funkcję rozpoznawania mowy i w sytuacji, kiedy na naszej telekonferencji padnie jakieś słowo, które jest zaprogramowanym słowem kluczowym w tym urządzeniu, może spowodować wywołanie po prostu kolejnej akcji, jakieś wybranie numeru czy coś w tym stylu. Warto tego unikać i stosować po prostu słuchawki. Kolejna opcja, popularne zaklejanie kamery w laptopie. Oczywiście bardzo przydatne z tego względu natomiast, że wiele programów do telekonferencji jakby automatycznie uruchamia kamerę, natomiast konferencje często są wyzwaniane chwilę wcześniej, kiedy to nie do końca możemy być jeszcze do tego przygotowani, nasz strój może nie być odpowiedni czy nawet kompletny. Tutaj raczej nie skłaniałbym się ku temu, aby ktoś nas przez tą kamerkę mógł obserwować, bo wiele osób z tego względu ją zakleja. Tutaj zawsze warto zadać sobie pytanie, czy jeśli zaklejam kamerę w laptopie, to czy również zaklejam ją w telefonie komórkowym, tutaj w smartfonie. Piąty punkt warty do zastosowania, czyli wylogowanie się w sytuacji, kiedy odchodzimy od komputera. Tutaj myślę, że nie ma co dokomentować tego. Bardzo dobry nawyk. W biurach pozwala uniknąć szeregu żartów, w domu, zwłaszcza gdy mamy jakieś mniejsze dzieci, może nam również zaoszczędzić trochę nerwów i gwarantować więcej spokoju. Piąty punkt to dbanie o swój wizerunek, nawet podczas wideokonferencji. Dobieramy go w zależności od wagi i od tego, z kim rozmawiamy i o czym. Myślę, że taki mało techniczny temat, jednak warto zwrócić na to uwagę i dostosować się do tych wirtualnych okoliczności. Piąta sprawa, zwracamy uwagę na to, czy w zasięgu naszej kamery nie ma jakichś zapisanych haseł, nie ma jakichś karteczek, czy na ścianie nie ma jakichś naszych prywatnych już zapisów, nawet nie stricte związanych z IT, z bezpieczeństwem, czy z prawem, z życiem zawodowym, jakichś tam prywatnych informacji, które
po prostu nie powinny, a chociaż nawet nie chcemy, aby ktokolwiek je widział, są to nasze jakieś prywatne notatki. Także warto zwrócić uwagę na to, co w naszym tutaj otoczeniu, tym najbliższym wokół stanowiska pracy się znajduje i czy nie jest to w zasięgu kamery. I ostatnia sprawa, zwracam uwagę na to, czy siadamy przy oknie, czy nie, bo czasami przez to okno może ktoś zaglądać, może ktoś podglądać. Po zmroku staramy się nie siadać przy oknie również, ponieważ ono staje się jakby lustrem takim weneckim. W ciągu dnia również może siedzenie przy lustrze nie jest odpowiednim miejscem. Poświęćmy trochę czasu na dostosowanie sobie tego otoczenia pracy, zwłaszcza jeśli często bierzemy udział w wideokonferencjach i takich online'owych spotkaniach. To wszystko, jeśli chodzi o tą część. Proszę o komentarze. Bardzo chętnie wyjaśnię poszczególne tematy i zapraszam do kolejnej edycji, do kolejnej części, która pojawi się w ramach tej edycji. Dziękuję, cześć.